Na wspólne chwile inspiracji z programem zaprasza jego sponsor. Dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych. Castorama. Są wśród nas ludzie, którzy dobro innych stawiają ponad siebie. Dzięki wam możemy odmienić ich życie. I sprawić, że ich czyny zostaną wynagrodzone. Ciężka praca, emocje i zmiana, która jest nowym początkiem. Nie. Jedni przyjeżdżają tutaj po to, żeby poznać historię Kopernika i zobaczyć wszechświat w planetarium. Inni chcą poznać smak pierników, a jeszcze inni zgłębić fenomen pewnej rozgłośni. Ja natomiast przyjechałam do Torunia po to, żeby zrobić remont. Poznajcie historię naszej bohaterki. Gosia nie widzi zła w innych ludziach, dostrzega w innych ludziach tylko dobro. Kiedy 19 lutego spłonął nam dom, odezwała się od razu, chociaż dzieli nas 80 km, nie zawahała się przyjechać ze swoimi przyjaciółmi. Przywiozła nam najpotrzebniejsze rzeczy, od ciuchów, po chemię, po środki finansowe. Zrobiła to w swoim wolnym czasie, którego też za wiele nie ma, ponieważ pracuje w Młodym Lesie, jest to dom dziecka. Nieraz widziałyśmy, odwiedzając tam wszystkich, jaką troską i czułością dzieciaki otacza. Szuka sponsorów do zakupu różnych przedmiotów, które są potrzebne dzieciom. Szuka sponsorów do finansowania wycieczek dla dzieci. Urocza jest, gdy jeździ na tych swoich nartach tak nieporadnie, ale dzieci są bardzo, bardzo z nią szczęśliwe. Od pewnego czasu zaangażowała się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W naszym domu przebywa kilka matek z dziećmi. Gosia była niesamowicie zaangażowana w pomoc tym Ukraińcom, szukała dla nich pracy, załatwia różne formalne sprawy. Dzięki niej odzyskaliśmy wiarę w to, że może być lepiej i bardzo, bardzo chciałabym, żeby żyła w godnych warunkach. Bardzo na to zasługuje, jak nikt inny, pomagając tylu ludziom. No jestem dumna, że mogę nazywać się jej przyjaciółką. My decyzję o tym, że robimy ten odcinek, podjęliśmy już jakiś czas temu. Natomiast wiem, że kurczę, trudno jest o tym mówić. Natomiast w rodzinie wydarzyła się potworna tragedia bardzo niedawno. Tak. No, samobójstwo popełniła dziewczyna i jej syna, Agata. Jeszcze wczoraj o tym rozmawiałyśmy, jak bliska dla niej była Agata. Mówi o niej moja córeczka. No, to bardzo trudny wątek. Macie czasami takie poczucie, że tego cholera jasno jest za dużo. I ona tak ostatnio też do mnie powiedziała, wiesz co, już chyba mam dosyć, nie? Że już chyba więcej nie. Mówię, no widzisz, póki życia, to ta siła jest w tobie, nie? No, z jakiegoś powodu stanęłaś na drodze tej dziewczyny. Że akurat ciebie spotkała, że razem biegały do lumpeksu właśnie. Tak. Właśnie słyszałam, że jest królowa lumpeksu i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że tam kasy nie ma, ale nawet bez kasy może być kolorowo. Wyszpera. My gadamy o tym ubraniu teraz, bo wy nie wiecie, moi drodzy widzowie. Będziemy dzisiaj szabrować w lumpeksach. Gosia uwielbia buszować w sklepach z używaną odzieżą. Dlatego w ogóle jej nie zdziwiło, że jej przyjaciółki poprosiły ją o pomoc w takich zakupach. My oczywiście jesteśmy wcześniej w sklepie. Uzbrajamy każdy kąt w ukrytą kamerę. W sklepie mamy też swoich szpiegów. Nasza producentka Magda razem z kierowniczką produkcji Anką będą udawać stylistki, które wybierają odpowiednie stroje. Z jednym operatorem chowam się w przymierzalni. Kiedy Gosia przyjdzie z koleżankami, dziewczyny odsuną zasłonę i tam pojawię się ja. Nie mogę się doczekać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłyśmy zobaczyć, co tu pani ciekawego. Fajne. Może przymierzę, co? Ale jeszcze parę rzeczy weźmy od razu, nie? Ale ty jakie? A co, koszulę dla kogo? Dla Magdy chciałaś. Coś jeszcze byśmy wzięły?
tego szatanka. Może bym któraś z dziewczyn przerobiła. No, to jest fajne. Nie? No. Zostaw te buty, wiemy, że masz dziurę. Chodź, pójdziemy przymierzyć. Chodź, pójdziemy przymierzyć może. Idzie tu. A czekaj, czekaj. Nie, ale chodź no, z nami na chwilę, to ci kurde, no toż możesz się pobawić, nie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Gosia! Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dziewczyna. No co? Wiesz, dlaczego tutaj jesteśmy? Chcieli zrobić coś. A wiesz dlaczego? Bo jesteś super. Jest strasznie dużo ludzi, którzy chcą, żebyś była szczęśliwa. Nie tylko te małpy tutaj popłakane. Ale mowę jej odjęła, to jest nie... Słyszysz te dźwięki? O, najważniejsze pytanie! Gośka, możemy ci zrobić remont? Ja wiedziałam, że zawsze mogę liczyć na moich przyjaciół i że zawsze są ze mną. I zawsze, czy w trudnych, czy w dobrych sytuacjach są wszyscy. I ostatnie dni pokazały, że też wszyscy ze mną są. I się cieszę, że mam takich ludzi wokół siebie. Gdyby nie oni, nie moglibyśmy opowiedzieć o Gosi. O tym, jak bardzo jest dla nich ważna i jak wiele dobrego robi dla wszystkich wokół siebie. Pora zobaczyć 37-metrowe mieszkanie w tym okazałym relikcie architektury poprzedniej epoki. Jak wrażenia? Chciałam powiedzieć, że nawet w tak ciasnej przestrzeni udało ci się umieścić raz, dwa, trzy, 23 aniołki. Bo to moje pamiątki z różnych miejsc. Wchodzisz do przedpokoju i nie dość, że jest wszędzie tapeta, która się skrzy brokatem, to jeszcze człowiek ma wrażenie, że te ściany się kurczą i że zaraz go zgniotą. Tutaj się, słuchajcie, nic nie mieści. Ale widzę, że lubisz taki przytulny, fajny styl i że te zasłony są twoje, że masz takie same poduchy. No, materiał z lumpeksu. To jest materiał z lumpeksu, no co ty? Wszystkie serwetki. Pewne rzeczy można zrobić bez kasy, a pęknięte sufity i odpadające ściany to już jest coś, co wymaga nakładów finansowych. W tym mieszkaniu ostatnio było trochę smutku. Dużo było, smutku. Było. Jest nadal we mnie. I jest niezgoda na to, co się stało i smutek, ponieważ to dotyczyło dziewczyny, która bardzo była mi bliska i wiedziałam, że ona żyje z myślą o tym, że nie chce żyć. Że nie chce żyć. Była dziewczyna twojego syna. Tak. Ale była dla mnie bardzo bliska. Jak córka. Tak. Dawała mi przede wszystkim takie poczucie ciepła, opieki, troski. Ale ona też mi to dawała. To nie było takie jednostronne. Depresja jest czymś strasznym. Tak, bo ja też się zmagam i też jestem, którzy mówią, nadwrażliwa, ale wrażliwość nam pomaga dostrzegać w drugim człowieku człowieka. I ja nie chcę zmieniać się w niewrażliwą osobę. Wolę czasami przeboleć różne rzeczy, ale nie chcę być skamieniała, bo kurczę, jest taki świat okrutny, dlaczego ja jeszcze mam być. Rozumiem cię. Bardzo dobrze cię rozumiem. Gosia to jest dziewczyna, która się musi budować każdego dnia, a jednak robi to, co robi, pomaga ludziom. Natomiast tam w ogóle nie ma miejsca na nią samą i na to, żeby zadbać o siebie. I mam nadzieję, że to się naprawdę zmieni. I masz w ogóle mikrokuchnię. Nieoczekiwanie znajdujemy kolejnego aniołka na lodówce. Niesamowite. Ta kuchnia wymaga całkowitego przeprojektowania. I wtedy być może zmieści się więcej rzeczy. Wiecie co? Ja wam pokażę jedną rzecz, bo to nie tak, że tak my się będziemy bawić. Ja zrobię to zdjęcie, żebyście widzieli, co tu się dzieje. Proszę, i teraz wam pokażę, jak to wygląda. Proszę. Tak wygląda sypialnia z drugiej strony. To jest jeden operator, to jest drugi. Kiedy ostatnio miałeś jakiegoś operatora w łóżku? Nie. Sypialnia to jest najgorszy koszmar każdego architekta. Ma 186 cm szerokości i jest długa. Tutaj nie można się za bardzo rozpędzić, bo człowiek robi, tak? Przytrzymam. Co to jest za kształt tej łazienki, pani Małgorzato? Taki oddzielający strefę toaletową od strefy... Jakie to jest śmieszne. ...kąpielowej. Mikroskopijna wanna, mikroskopijna umywaleczka, malutcy operatorzy. Jeden jest w wannie, proszę, a drugi jest w takiej dziwnej wnęce, proszę bardzo. O, tu.
O, tu jest taki. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja sobie wchodzę do mieszkania razem z bohaterką i opowiadam wam to i nikogo tutaj nie ma poza nami, bo wiadomo, że muszą być chłopaki, którzy to nagrają i tym razem mają naprawdę wielki problem. I żeby siebie nie pokazywać i żeby się jakoś umiejscowić w tym ciasnym mieszkaniu, żeby móc wam pokazać jak najlepiej, z czym się tutaj borykamy. Z kolei borykanie się z remontem potrwa 7 dni. Ciekawe, czy potwierdzi się niepisana reguła, że im mniejsze mieszkanie, tym trudniej z robotą. Poznajmy śmiałków, którzy podejmą się tej ciasnej misji. Gosia zasługuje na nowy początek. I my teraz powalczymy o nią. I zajmą się tym moi wspaniali chłopcy. Moja ekipa. Oni wiedzą, że życie nie zawsze było różowe. Natomiast mają w sobie niesamowitą siłę. I wiem, że sprawią, że to mieszkanie będzie prawdziwym, cudownym domem. Dobra, wiecie co? Żeby wam pokazać, że to jest szybki remont, będę od razu rysować dwoma ołówkami naraz. Darek, stolarz. Gotowiec. Darek, stolarz. Darek, stolarz. Bogdanowi coś daj. Proszę bardzo. I jednocześnie robi to Bogdan. Zaczniemy od wyburzenia ściany pomiędzy salonem a przedpokojem. Na ścianie, gdzie są drzwi do mieszkania, pojawią się szafy. Darek zrobi też taką zabudowę pod telewizor. Pod oknem postawimy dużą sofę w takim naturalnym, lnianym obiciu. Kącik jadalniany to okrągły stół, cztery krzesła, ale dzięki temu, że nie będzie już ściany, to tam będzie przestrzeń. Poszerzymy też wejście do kuchni. Aneks kuchenny będzie w kształcie litery U. Niska zabudowa pod oknem oraz naprzeciwko wejścia, zakończona lodówką. Na ścianie położymy marmurowe kafelki we wzór jodełki. Tutaj mamy gotowce, tutaj kładziemy łóżko. To słuchajcie, jest taka głupia po prostu sytuacja, że to jest 186 cm szerokości, więc tylko w tę stronę będzie mogło być łóżko. Darek zrobi szafę, która stanie naprzeciwko okna. Cała ściana po prawej stronie zostanie pokryta miękkimi panelami. Panele znajdą się też na zabudowie kaloryfera. Dzięki temu ogromne łóżko stanie na całej szerokości sypialni. W całości dopełnią miękkie tkaniny oraz żywe kwiaty. I uwaga, mamy głupią łazienkę. Będziemy się próbować pozbyć tej ściany. Nie, tam zostajemy. Jak jeden się kąpie, tak? A drugi musi siedzieć w kibli. I nie przeszkadza. Tak, to mała łazienka to wzór marmuru na ścianach, a na podłodze oraz zabudowie toalety kafelki przypominające te w starych kamienicach. Najważniejsza zmiana to pozbycie się kawałka ścianki. Dzięki temu będziemy mogli przełożyć toaletę, a łazienka zyska normalny kształt. Wanna pozostanie na swoim miejscu, umywalka będzie naprzeciwko toalety, damy tam taką stylizowaną szafkę, a na ścianie powiesimy lustro, za którym również będzie się kryło miejsce do przechowywania. Tyle teorii. Pora na zajęcia praktyczne. Biorąc pod uwagę metraż mieszkania i dosyć liczną ekipę sprawczą, można śmiało obstawiać, że podczas tego remontu nasze zuchy jeszcze bardziej zbliżą się do siebie. Zaczynamy od osobistych wycieczek. Ktoś ma z kimś porachunki? Ktoś kogoś nie lubi? No, kogo ci tu narysować? Mi? Ja mam kogo co tu narysować. Bacha jest po głowie. Ja wiem, co to jest. Na pewno nikt stąd. A ty jakiś mandat dostałeś, czy patent opychasz? To jest bardzo dobry sposób na to, żeby jakieś takie niechciane emocje, które człowiek ma w sobie, kiedy czuje bezsilność wobec różnych rzeczy, to właśnie, żeby wyładować jakoś te emocje, a nie zrobić czegoś głupiego i złego. No reszta towarzystwa też chyba tego potrzebuje. A Michałek to już na pewno. Wróćmy do osobliwego rozwiązania w kibelku. Chcielibyśmy to skrócić. Pytanie. Po co? Tak. A po co mi to, jak to jest niewygodne? Poczekaj, Iwanek ci zaraz objaśni. Ty tam siedzisz, ja tutaj se kąpię. Ja cię nie widzę, nie? A ty mnie widzisz? Nie widzę cię, ale... A jak stajesz? Nie. Dzień jak co dzień, kiedy ja siedzę na toalecie, a Iwan się kąpie, rzeczywiście jest super. W tej ścianie idzie rura do wody. Pytanie jest, czy będziemy nią zakręcać, czy nią nie będziemy zakręcać. Trzeba ją uciąć na dole tam albo dać kolanko. Nie jest niewiadoma. Tam jest ta rura i tego się będę trzymać. Czy to jedyne kwiatki na tej budowie? Oj, chyba nie. Zobacz, jak ładnie zrobione, nie? No. Przywodek, jedą, nie? No. Gdzie jedą? Do tyłu, na wylot? Ja pierdzielę, zobaczcie to. Przewody idą tu. Ale tutaj chyba jest napięcie. A tutaj na górze, widzicie, są w peszlu. Na wierzchu. I poczekaj, Iwan, ale one tu weszły i wychodzą tam znowu. Tu mamy przewód. On wychodzi nam, uwaga, tu. Szedł tu przy suficie, po to, żeby tutaj iść sobie dalej. Jezu, gdzie idzie ten przewód? To mnie fascynuje. Tu, tu, tu idzie w ścianę. I gdzie on wyjdzie?
skończony! Moim zdaniem można by o tym napisać książkę. Przygody przedłużacza, który przebył długą drogę, by znaleźć się w tym samym pomieszczeniu, ale na innej ścianie. Dorota Szelongowska. Pachnie literackim Noblem. Dobra, Iwan, całkiem serio, możemy rozwalić tam tą ściankę? Musimy ten program już dzisiaj kończyć. Czyżby zew miasta? Tutaj jest takie coś, że nie można pójść do sklepu po 22. Witamy w Toruniu. Nic nie powiem na temat toruńskiej prohibicji, oprócz tego, że to jest świetny pomysł, żeby nie sprzedawać alkoholu, uważam, po 22. Pani uwielbia demolki, prawda? Tak. Ale to jest tak małe pomieszczenie. I stąd chcesz mi powiedzieć? A ja tak przytyłem. Z grzeczności nie zaprzeczę. Słuchaj, ja wyjdę stąd, jeżeli tylko Iwan mi powie, że można skrócić ścianę. Postaram się. Postaram się, to dla mnie za mało. Niech się zgodzi, to stąd już pójdzie. No damy radę. Bądźcie grzeczni, bądźcie mili i bądźcie mili dla siebie nawzajem. I powiadasz, mówisz, że do 22 wszystko działa, tak? Tutaj w Toruniu. Tak. Popatrz, jakie to czasy są, co? Że człowiek musi... Dobra. Poszła. Panowie, do jedzenia, fajrant, kaski do... Drodzy Państwo, bardzo nam było miło, prawda? Ale my musimy lecieć. Pa! A my to wyemitujemy i się z wami szefowa po emisji rozliczy. Nadgodzin to raczej nie będzie. Wracamy po przerwie. Witajcie po przerwie. Jesteśmy w Mekce astronomii i Królestwie Pierników. Dorota za sprawą przyjaciół wyskoczyła z przymierzalni w jednym z toruńskich lumpeksów i zaskoczyła go się prostym pytaniem. Możemy ci zrobić remont? Jesteśmy już po zwiedzaniu i szybkim kursie radzenia sobie ze złością, który odkrył niesamowitą technikę przewodzenia. Podczas nieobecności Doroty nasi dzielni panowie pracują nad porażającą efektywnością. Ale przypomnę, że poza remontem były też smaki na nocne podboje Torunia. Mamy już nową elektrykę i powoli zaczynają się przygotowania do malowania. Lonia ogarnia łazienkę, w której na szczęście udało się pozbyć osobliwej ścianki, oddzielającej kibelek od reszty. Pojawia się tutaj wanna i pierwsze kafle. Nasi projektanci też nie próżnują. I co tam w sklepie piszczy? Ależ oni pięknie wyglądają na tle tego drewna z tyłu i tego drewna jest tak dużo i w ogóle to nie jest drewno, to jest panel. Jeżeli sobie wybieramy podłogę, to mamy właśnie taki wybór. Albo możemy wybrać drewno naturalne, tak. Albo możemy wybrać też taką opcję pośrednią, czyli deskę trójwarstwową. To wam chcę pokazać, bo deska trójwarstwowa to jest takie rozwiązanie, tutaj są trzy warstwy. Dlaczego to jest lepsze od takiej deski litej? Ponieważ ona jest utwardzona i jest bardziej odporna, jeżeli chodzi o wilgoć. I co najważniejsze, jeżeli ją ułożymy i trochę się zniszczy, to tak. Możemy ją wycyklinować tak jak normalny parkiet. Deskę trójwarstwową układa się trochę dłużej, więc jeżeli mamy mało czasu, to wtedy wybieramy panele. No. I te panele, słuchajcie, naprawdę w tej chwili są genialne. Odróżniłby go pan normalnie, jakby pan wszedł do mieszkania i zobaczył coś takiego, że to nie jest drewno? Nie. Nie. No dobra, a jak ludzie przychodzą do sklepu, to co oni najczęściej wybierają? Najczęściej wybierają klasy wyższe niż 4-5. Czyli klasy wyższe. Ludzie, słuchajcie, przychodzą do sklepu, biorą panele i wiedzą, co to są klasy ścieralności. Jak wy nie wiecie, to pan Łukasz wraz zaraz wam powie, co to jest. Chodzi o ścieralność panela. Im wyższa, tym lepsza. Większa wytrzymałość. I teraz mamy od jedynki do... Do szóstki. I słuchajcie, a wiecie, że niektóre są nawet wodoodporne. My już mamy wybrany panel taki, ale to nie koniec paneli na dziś. Tak, jeszcze panel tapicerowany. Proszę bardzo. A teraz zobaczcie, jak go wypuszczę. No Dominik, produkuj się, opowiadaj. A dlaczego ja mam mówić? Ale proszę, bo ty tak ładnie mówisz. Ale o panelach tapicerowanych no, można ja tylko ładnie mówić. No bo są ładne kolory, są ładne wzory, jest pełna różnorodność. Możemy sobie dopasować to do każdego wnętrza tak naprawdę. Można zrobić coś bardzo mocnego, można pójść w delikatesy i my w to pójdziemy właśnie. Zrobimy mijameczkę. Co pan na to, panie Dominiku? Bardzo proszę. No i świetnie. Ależ z tobą się robi super zakupy szybko. Chodź, uciekamy teraz, ktoś to po nas posprząta. Naszych partnerów zapewniamy, że po nagraniu posprzątaliśmy. Co do podłogi, warto zauważyć, że Dariusz osobiście zajmuje się jej montażem. Ludzie, czyżby nasz stolarz był tak do przodu, że zaczął pomagać innym i w całej chacie panele pyknął? A gdzie jest podłoga, panie Iwanku? A tu jest? Co to się stało? Tam jest podłoga, a tutaj nie ma. Ale dużo rzeczy też jest. Na przykład jest przestrzeń. Dzięki temu, że wyburzyliśmy ścianę, zrobiło nam się duże mieszkanie. Oprócz tego jest przeniesiona elektryka. Elektryka tutaj była w strasznym stanie. No i udało się wygładzić ścianę. A co tu się wydarzyło, że to już płytki położone, a kuchnia jeszcze nie stoi? Kuchnia na razie jest tylko na projekcie. O Jarki, a ja w ciebie tak wierzyłam. Dlaczego tak się wydarzyło? Nie ma podłogi. Trzasę było samemu położyć. I nie byłeś w stanie nikogo przekonać, żeby ci coś zrobił? To dlaczego nastąpiła sytuacja, uwaga, następująca, że ta podłoga pojawiła się dla Dariusza? Bo ale widzę, może, że dla może, Dariusza ale, ktoś ale może, zrobił ale podłogę. Nie. Dariusz sobie położył tą podłogę w tym pokoju z panem Bogdanem i z panem Iwanem. I nawet sam siebie położył.
Zdecydowanie za często jesteś w pozycji horyzontalnej, jak ja gdzieś przechodzę. Znowu mnie przyłapała na robocie leżącej. Ale nic to, ja meble mam zrobione, kto rano wstaje, ten w Toruniu jest przed 9:00, tak jak ja. Dlaczego podłoga została położona dla pana Dariusza? Pewno się w sklepie lepiej zatowarował. Nadal muszę jej wytłumaczyć. Dlaczego pan Dariusz sobie położył podłogę? Dlaczego nie położyłeś sobie podłogi? A zobacz, podłogę idzie z tej strony. Aby tam dojść, to trzeba kawałek drogi. A, czyli on sobie szybciej położył podłogę, bo był sprytniejszy i Artur nie zdążył sobie położyć podłogi. I tak oto musimy odebrać odznakę przodownika pracy Arturowi i wręczyć ją Dariuszowi. Dmijcie wrogi piewcy chwały. Zapomniany król Dariusz powrócił. Chodzi o to, że jak zaczynamy kłaść podłogę, a my zwykle stosujemy tę samą podłogę wszędzie, to nie jest tak, że możemy sobie zacząć i z prawa, i z lewa. Bo się okaże, że na środku nam została na przykład taka przerwa, co to nie wyjdzie żaden panel. A to, że Darek zaczął układać od swojej strony, to już całkowity i absolutnie niezaplanowany przypadek. My jesteśmy jedną ekipą, słuchajcie. I wydaje mi się, że jak już wszystko się wali, a u Artura umówmy się, po dzisiejszym dniu się wali, dlatego że jest naprawdę z tyłu tego peletonu, to Darek mu pomoże. Jak? Nie wiem, wesprzesz go dobrym słowem, możesz mu, nie wiem, zaparzyć herbatę, albo możesz wziąć wkrętarkę i pomagać mu składać obce drewno. Ja jedyne, co mogę zrobić, mam naszykowane wszystko. Tak? Transparent, Artur, Artur, Artur. I to jest piękne. I można pomóc? Chcecie można zobaczyć pomóc? No. Czy lidera Darka, no, to zostańcie jutro z nami. Jutro zapraszam, Artur, Artur, Artur. A-R-T-U-R! Sprawy rozbudowanego wsparcia omówione. I co nam tu jeszcze dzisiaj zmalują? I czym, pani szefowo? Farba ceramiczna, plama odporna, moi drodzy, biała, w kolorze białym. Zawsze się zastanawiacie, bo cholerę malujesz szerągowska biało na białym. To jest podkład tylko i wyłącznie i podkładu użyć zawsze trzeba, dlatego że ten podkład sprawia, że potem na przykład nie odparzają się ściany i nie odpadają razem z tynkiem. Jeżeli użyjecie farby ceramicznej, to pamiętajcie, że ona tworzy na całej ścianie powłokę, która jest zmywalna. Więc spokojnie możecie dawać i jasne, i białe farby. Tam, gdzie jest łóżko, tam, gdzie jest kanapa. To są takie newralgiczne miejsca, które się brudzą. Potem przecieracie mokrą ściereczką i naprawdę nie ma śladu. Dorota opuszcza budowę i jedzie spotkać się z Gosią. Ostatnie wydarzenia w jej życiu mogły wzbudzić całkowicie skrajne emocje. To taki niesamowity dysonans, że w twoim życiu naraz dzieje się tragedia i dzieje się coś dobrego. Tak. Twój syn to cię strasznie kocha, nie? Ja go też. Jak on się ma, powiedz mi? Wczoraj z nim rozmawiałam, był w lepszym stanie, ale to była sobota, czyli minęły wczoraj 2 tygodnie od śmierci Agatki. Przedwczoraj miał się chyba bardzo źle, a w środę, w tę środę, w którą się spotkałyśmy i spotkaliśmy, był w fatalnym stanie. Gosia, kiedy ty podjęłaś decyzję, że idziesz zawodowo w kierunku bardzo trudnym? Najpierw chciałam być przedszkolanką, ale nie dostałam pracy w przedszkolu i pierwszą moją pracą był dom dziecka. Dlaczego? Bo chciałam pomagać, chciałam być z tymi dzieciakami, które potrzebują tej miłości, tej empatii i tego zrozumienia. Kiedy poczułaś największą niemoc? Cały czas czuję niemoc. Nasze dzieci kochają swoje mamy, swoich ojców i zawsze usprawiedliwiają te mamy tych ojców. Dochodzisz już do takiego fajnego etapu, że rodzic nawiązał kontakt z dzieckiem, a potem znowu się urywa i potem patrzysz, jak to dziecko płacze. Dlatego na przykład jak jeździmy gdzieś w wakacje, to staramy się, żeby te dzieciaki miały taką namiastkę innego życia. Mhm. Żeby miały taki punkt odniesienia, że do czego warto dążyć? Ale nie odpowiedziałeś mi nadal na pytanie, jaka historia najbardziej cię ruszyła i wbiła w ziemię? Biła mnie bardzo śmierć mamy, naszych wychowanków wtedy, to było kilka lat temu. I zobaczyłam rozpacz dzieci, które się dowiedziały, że już nigdy, że te złudzenia, że mama powróci i je weźmie, że to trach poszło. Pojechaliśmy wtedy na narty i ja pękłam. Stanęłam na szczycie góry. Po prostu nie potrafiłam z niej zjechać. Coś we mnie się zablokowało i koniec. Jak wróciłam do Torunia, nie byłam w stanie przejść na drugi dzień do pracy. Tyle bólu, tyle cierpienia, a nadal jesteś człowiekiem, który z ciepłem i z radością idzie przed siebie i pomaga innym. Bo ja też siły czerpię od ludzi. Takich jak ty też. Wracamy na budowę. No i jak to jest z tymi małymi mieszkaniami?
Małe mieszkanie, duży problem, to wam mówiłam, bo mamy mało miejsca w środku, ale w ogóle robienie remontów w blokach to jest problem, dlatego że my musimy przechowywać rzeczy. Znaczy, mamy oczywiście nasze centrum dowodzenia, ale potem trzeba przenieść, przyciąć, coś zrobić, więc zlewamy się na klatki schodowe i sąsiedzi nie są zwykle zadowoleni. Ale to trwa tylko tydzień. Chciałam przedstawić państwu Lonię i uwaga, kto jest przodownikiem pracy w dzisiejszym odcinku? Podłogowy Dariusz? Nie, Darek. Na pewno nie Artur. Lonia. Panie Lonio, co spowodowało, że pan tak szybko położył te kafle? Tylko nie za skromnie, Lonia. Piłam. Bardzo źle wymówiłeś słowo to, że nareszcie wybrałaś duże kafle. Dlaczego Iwan? Bo ci pomógł, czy bo ci kazał? Powiedział, że szybko zrobiłem to. Po prostu? Czyli normalnie ci tego nie mówi? Po prostu. Czyli jak Iwan każe, to nie robią szybko. Czyli normalnie Iwan mówi, chłopcy, spoko, róbcie to wolno. I jak jest nieskończone, to jest wina Iwana. Mhm. Ja podążam niczym archeolodzy śladem rysunków na skałach. Kto to narysował? To szybki quiz. Kto narysował robota? A. Iwan. B. Stolarz. C. Dominik. Nie ma pomysłu? To mała podpowiedź? Nie mam pojęcia, ale niech się archeolog pospieszy, bo zaklejamy te dzieła. Proszę bardzo, i to jest jakieś kolejne dzieło. Iwan, możemy porozmawiać? A kto to rysował? Marcin? Nie. Ty? Nie. Artur? Jak gdzie Artur? Sam siebie namalował. A, to jest Artur! Nieźle go widzicie. Wśród chłopaków ukrywa się po prostu ktoś na miarę Banksiego. Dobra, słuchajcie, widzę, że chłopaki już zaczęli. Panele z bardzo fajnego materiału. Gra ze światłem, to tutaj najlepiej widać. Wygląda na jeszcze bardziej miękki i bardziej pluszowy. Takie panele to jest rozwiązanie właściwie do każdego pomieszczenia. Możemy sobie nimi wygłuszyć ścianę, oprócz tego zrobić niezły design. Ja bardzo lubię takie elementy, które składamy sami, niczym klocki, bo one pobudzają naszą kreatywność. A u Dominika pobudzają jeszcze ten mięsień tu, bo jak się ten klej wyciska, to wtedy bicek rośnie. Poza ciężką pracą w czasie remontu jest też czas na głębsze przemyślenia. To on coś długo nie wychodzi. On coś na pewno jadł. Paprykarz szczeciński. Gdzie? Tutaj, Turuń? No to po piernikach, to on do jutra nie wyjdzie. Panie, ty co? Co jest? Dostawa jest. No to idziemy. No chodźmy. Dawaj. No, skoro dostawa, to znaczy, że nasze asy zaraz zaczną budować kuchnię. Oj, zestresował się ten nasz Arturek, ale jak mu się za momencik robota zapali w rękach, to będzie łogień, a nie smuteczek. A i może Doronia wreszcie pochwali? Z samego rana odwiedzamy budowę. I jak? Słuchajcie, zmiany na budowie są ogromne. Kończymy malowanie ścian, natomiast stoją już zabudowy poza jedną szafą. Kuchnia ma swój kształt, więc jest super. Sypialnia to właściwie już by była gotowa, jakby jeszcze były wszystkie panele przyczepione. Sytuacja jest taka, że ta łazienka, zauważyliście, jak się bardzo zmieniła, bo to był nasz case z pierwszego dnia. Nie wiedzieliśmy, czy będzie można skrócić te ściany. I w tej chwili nam się ta łazienka naprawdę powiększyła, już nie wygląda dziwnie. A to wszystko dzięki Lonik. Darek zrobił piękną zabudowę, tu chciałam zakończyć. Dziś jest dzień chwalenia i chciałabym z tego miejsca pochwalić wszystkich. I jeszcze raz pochwalę Darka. Darek, no, super. No. A sprawdźmy o osobę, która niestety trochę mnie wcześniej zawiodła, ale dzięki pomocy Darka i kibicowaniu... Tak. No. Idź, idź. Sprawdzę. I teraz zatriumfuje prawda lub Dariuszowa ściema. A co, ty w kulki grasz? No chciałem, ale... Czy Darek ci pomagał? Powiedz prawdę. Nie. Ojoj. A czy ci kibicował? Nie. Aha. Zobaczcie! Jest! Artur Gołgą! To jest piękne! To jest praca zespołowa. Kompony mam inne. No i jakbyście poszukiwali prawdziwej pomocy, drodzy widzowie, Darek zawsze może zatańczyć. Mamy wszystko oprócz zlewu. Jak nie mamy zlewu, słuchajcie, to jesteśmy sobie w stanie z budowy zamówić jakąś rzecz i ona przyjedzie naprawdę szybko. Nowoczesny, fajny, granitowy zlew. On jest dostępny w trzech kolorach. On jest nowoczesny, a kuchnię mamy klasyczną. Widzicie, że tutaj są naprawdę bardzo ładne zdobienia, ale to będzie pasować. Tylko oczywiście jedziemy w biel, nie? Biały. Tak, koszyk dostępny, wszystko wiemy. Dostawa. No i super, no i to do nas jedzie. Aha. Ja czekam. Ja nie chciałam ci tak nadepnąć na ambicje. To nie o to chodziło. Po prostu czasem trochę jestem zbyt złośliwa i przepraszam. Daję radę. Spoko. Wiem, ale jesteś super, wiesz o tym. Artur, może ci się czasami coś nie udać. Chcę, żebyś to wiedział i jest okej. Okay. Byle byśmy zdążyli z finałem. Przychodź wcześniej do pracy. No z takim wsparciem to już nam się prawdziwa grupa zrobiła. Doroniu? Chłopaki, między nami. Nadepnęłam Arturowi na ambicje troszkę za mocno. Czy możecie go jakoś wesprzeć? Dobrze. Idziesz, idziesz, dobrze. Idziesz do Artura. Ty do sklepu. Dobrze, serio. No, idziesz. Artur, nie łam się, no chłopie, ale przecież damy radę, no przecież zrobimy tą kuchnię. To co, dwa blaciki to się rzuci, no chłopie. Bo jest coś potrzebował pomocy, no to najwyżej dzwoń, no. Ja mam wyciszony telefon, ale w razie czego dzwoń, no.
Mówiłam wam już 1000 razy, ja pracuję z dziećmi. Naprawdę, ja się czuję jak przedszkolanka, ja też nigdy nie wiem, co mnie spotka na tej budowie. Spokojnie, oni tylko tak chyba żartują. Zresztą jak ich za to nie kochać? Dorota jedzie spotkać się z bliskimi Gosi. Wśród nich jest syn, który niedawno przeżył olbrzymią stratę. Wiktor, bardzo ci dziękuję, że to przeszedłeś, bo wiem, że to nie jest proste w tej chwili. Ale twoja mama to jest tak wyjątkowa osoba, z takim ciepłem i z taką miłością. Przyszedłem tu tylko dlatego, że właśnie dała mi tyle w życiu, dała mi wszystko. Najważniejsze. Musiałem to zrobić. Nauczyła mnie kochać, nauczyła mnie, czym jest miłość, że miłość to wiara, że miłość to nadzieja. Nadzieja czasem bywa wątła, ale warto wierzyć, bo może się udać. Nauczyła mnie też podejścia do ludzi, tego ciepła, że warto w ludzi wierzyć, bo w każdym jest trochę tego ciepła, tylko trzeba to wydobyć, a to nie zawsze jest łatwe. Byłeś kiedyś zazdrosny o te dzieciaki, wszystkie w jej pracy, które też jej zajmują? Nie, mnie to bardzo imponuje. Bardzo się cieszę, że może tak w wielkiej grupie ludzi pomóc. Mimo tego, że wychowywałam je samotnie, miałam tyle tej miłości na każdym kroku, tyle tego ciepła, że byłem kompletnie nieświadomy, jak to wygląda normalnie. Aha. Nie miałeś deficytu żadnego? Żadnego. Wasze stowarzyszenie zumbowe. Zumbowe. Od kręcenia tyłkiem do sytuacji inspirowania i poruszania, kurczę, kobiet do działania. To jest coś niesamowitego. W Zumbie zebrałyśmy ileś kobiet, które są po przejściach. Jedną z kobiet była właśnie nasza Gosia. Dużo jest nieszczęść, które na Gosię spadały, ale też jest wesołym człowiekiem i ja ją znam troszkę od innej strony. Ale właśnie o tym chciałam powiedzieć, że... Bo to też prowadzi do tego, że człowiek w pewnym momencie już mu się nie chce dalej. To jest osoba, która ma wielkie, naprawdę wielkie serce. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, pierwszy telefon, który wykonałem do Małgosi, musimy pomóc Ukrainie. Mhm. Następnego dnia już byliśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie powstał sztab ukraiński i byliśmy już tam, żeby to razem, wspólnie pomagać. Natalia, u ciebie też działała od razu. Spalił mi się dom 19 lutego. To była dla mnie wielka tragedia, dla całej mojej rodziny. I tak naprawdę ja i mój 4-letni syn ledwo uszliśmy z życiem. Stałam po prostu, tak jak wyszłam, w kapciach i myślałam sobie o tym, kurczę, nawet nie mam przyteczki, nie? Do mycia zębów. Rozumiem, że to nie palą się mury, tylko pali się życie. Dotychczasowe życie się pali, tak. No i za godzinę Gosia się odezwała, że przyjedzie, że czego mi potrzeba. I w ciągu 2 godzin już była. I nie sama. Wpadła po prostu z całą ekipą przyjaciół. Dostaliśmy tyle rzeczy najpotrzebniejszych. Także jestem jej bardzo wdzięczna, bo nie liczyłam na taką pomoc. Potem drugi raz przyjechała, zrobiła zbiórkę w Toruniu. Twoja mama rozdaje nadzieję na prawo i na lewo. No, jest takim strażakiem jakichś tam pożarów w ludzkich życiach i gasi je ciepłem i robi to natychmiastowo. To jest trudny moment dla waszej rodziny. To była nasza próba i tylko dzięki temu, że ona przelała na mnie tą miłość, nauczyła mnie kochać, to ja spróbowałam też przelać ją na kogoś. Niestety miłość nie jest jedynym czynnikiem, czasami który pozwala przetrwać na tym świecie, jeśli ma się ogrom innych problemów. Ale daje, warto próbować. I daje ci mimo przynajmniej wszystko. Poczucie, że zrobiłaś wszystko, co mogłeś zrobić. Tak. To jest piękne. To daje spokój. Być może to jest ten spokój. Dzięki ci bardzo, że przyszedłeś, bo wiem, że to jest trudne. I dziękuję wam wszystkim. My też dziękujemy bardzo. I fajnie, że macie taką Gosię. Ja kochamy Gosię. A co tam na pełnej wzajemnego wsparcia i miłości budowie? Dariusz sięgnął jednak do swojego dobrotliwego serca i znalazł tam niezmierzone pokłady sił, by wspomóc Artura. Arturze! Blaty. Dobra. Kładź. Bo jeszcze je muszę dociąć, tylko wiesz co? Dałbyś jeszcze baterię. Widzisz, mam. Masz? Dawaj. Jeszcze mam 2 kreski. Dużo masz tego cięcia? No, na rurkę. No to spokojnie, wystarczy. Proszę bardzo. Można być miłym, co? Nie poznaję. I bateria, i blaty, prawda? Ludzie się zmieniają. Zmienia się także mieszkanie. Sypialnia Gosi jest już na ukończeniu. Marika i Dominik wyczarowują tu wygodne łóżko, które ma być oazą relaksu. W kuchni trwają montaże nowoczesnego sprzętu, dzięki któremu nie będzie tu trzeba tachać butelek z wodą. Wracamy rano. I jak wszystko wygląda?
Ostatni dzień to jest szaleństwo, dzisiaj jeszcze większe, bo Artur nie skończył kuchni, natomiast jednocześnie odbywa się brudzenie i sprzątanie. To już nie jest czas na takie prace pod tytułem wyjmujemy wiertarkę i wieszamy, ale zawsze są na to sposoby. Możemy ostatnie haczyki też dowiesić i zrobić to naprawdę czystym montażem. No i jeszcze musimy ten dom wyposażyć nie tylko w sprzęt, ale też na przykład w garnki, w noże, w te wszystkie rzeczy, które są niezbędne w kuchni, tak żeby Gosia mogła sobie wejść tutaj i po prostu przygotować obiad. Chciałam wam powiedzieć, że wysiłki Dariusza zdały się na nic. Jak wysiłki? Kto miał pomóc Arturowi? No przecież pomagałem mu. I kiedy widzieliście taką sytuację, no ale żeby tak. W dniu finału Artur po prostu był na takim etapie i gdyby nie to, że jest Dorota i Liska, to by w ogóle był na jeszcze gorszym. Ej, no na tyle odcinków się mogło zdarzyć. Ludzie, no przecież pierwszy raz mu się tak zdarzyło temu Arturowi biednemu. A co się stało z zastępami aniołków? Tego typu ozdoby są dyskusyjne, ale zobaczcie, że można w ramkach, one są głębokie, kupione normalnie w sieciówce, wyeksponować takie najładniejsze okazy i to wygląda świetnie. Nie mamy już bałaganu na ścianie, tak jak było w przedpokoju, tylko mamy piękną galerię, być może nie z całą kolekcją Sorki, ale trzeba było dokonać jakiegoś wyboru, natomiast wygląda to super. Czy ty możesz skończyć to, tak. Błagam cię, nie ty. Skończyłem, chodź. Ja też nastąpił ten moment, szanowni państwo, pan Artur skończył kuchnię. Panie Arturze, nie będziemy się nad panem znęcać już więcej. Ty rozkładaj już te wszystkie rzeczy. Ja zmykam, Michela, mam już dosyć. Ja ci chcę powiedzieć, wiesz co, jedną rzecz, że masz człowieka, który ci pomaga. Darek ci cały wachlarz swoich talentów potrafi pokazać. To jest po prostu piękny mężczyzna, mądry, inteligentny, zdolny, ładnie ubrany, w pięknych skarpetkach. Rzetkliny odkurza, myje i suszy i robi takie rzeczy po prostu, które sprawiają, że podłoga lśni. Kuchnia to jest rzecz, na którą czekaliśmy najdłużej i tak naprawdę pierwszy raz dopiero ja ją widzę w całości. Ja też. To jest Michał, operator, to jest Lipka, operator. Pomachasz, Lipuś? Tak, i tutaj widać absolutnie wszystko. Mam widok panoramiczny na Ale kuchnię. Ładne są te garnki. Mogliśmy tutaj dobrać jakieś takie czarne, nowoczesne, fajne, natomiast te pasują idealnie swoim klasycznym kształtem. Tutaj w tej szafce mamy, słuchajcie, filtr do wody, czyli takie rozwiązanie, które sprawia, że jesteśmy bardziej ekologiczni, ponieważ nie musimy nosić plastikowych butelek z wodą, dlatego że woda zdatna do picia będzie nam sobie leciała stąd. Tu już jest woda, która nie ma zapachu, nie ma smaku. Jeszcze do tego, jeżeli ją wlewamy, nie wiem, do garnka, albo do czajnika, to nie zostawia osadu. Żeby nie było, bo będą potem pytania, pani Dorota, gdzie jest pralka? Pralka jest w salonie i ma się dobrze, naprawdę. Ale nam słońce tutaj zajrzało. Wydaje mi się, że to jest taki znak, że to mieszkanie jest gotowe, żeby wrócić do Gosi. Jej życie nie było ostatnio łatwe, a ona cały czas wszystkich ogarnia, wszystkim pomaga, jest dla wszystkich. I to jest ten pierwszy moment, kiedy coś jest dla niej. I mam nadzieję, że ona dzisiaj poczuje siłę tej miłości i to, jak ważna jest. Zaczynamy finał. No takiego tanecznego wejścia w finał to jeszcze nie widziałem. Ale skoro Gosia wraz z przyjaciółmi wokół Zumby zbudowały społeczność mającą wspierać i aktywizować kobiety, innego wyjścia nie było. Dzień dobry. Czy byście zwariowali? To jest 37 metrów nadal. No. Ja cię teraz zabiorę na górę, a wy do nas dołączycie za chwilę. Dobrze. Pamiętasz? Pamiętam. A jesteś gotowa zobaczyć, co jest teraz? O, Jezu. Ale Dorotka, ale to jest czad, jaki duży. O Jezu. Wracamy po przerwie. O Jezu. O Jezu. Ale Dorotka, ale to jest czad, jaki duży. Ja cię kręcę. Nie. Nie, to jest moje nowe mieszkanie. Nie. To jest twoje stare mieszkanie. O kurczę, ale... Nie, no czad, po prostu czad. Kolejna Dorota! Ale czad, ja cię kręcę.
salon wcześniej był po pierwsze mniejszy, po drugie meble były przypadkowo ustawione. Teraz mamy białą bazę, mamy jasną kanapę, jasny fotel, biały stół, a do tego złoty żerandol czy lustro w złotej ramie. Myślę, że bardzo dużo robi tutaj też zabudowa. To jest szafka RTV, do tego dwie wysokie szafki. W salonie dzięki wyburzeniu ściany pojawiły nam się też szafy. No i przede wszystkim to mieszkanie w tej chwili ma charakter i jest niezwykle przytulne. Nie, mogę dotknąć wszystko. Możesz, bo to twoje jest. Ja cię kręcę, jak pięknie. Nie wiem, czy to można było nazwać kuchnią. To był jakiś mikropokój z szafkami. Poszerzyliśmy wejście do kuchni. Dzięki temu od razu zyskaliśmy przestrzeń. Zabudowa jest w kształcie litery U. Wysoka zabudowa to tylko lodówka, ale mamy też szafki wiszące. Zmieściła nam się nawet zmywarka. Ta zmywarka ma 45 cm, ale jest naprawdę niezwykle pojemna. Natomiast to jest najważniejsze. To jest taki system, który nazywa się autodose. Wlewamy tutaj detergent i on starcza nam na 8-9 mydeł mniej więcej. Sama zmywarka wie, ile do tych naszych naczyń i ich poziomu zabrudzenia trzeba detergentu użyć. Jak cudownie, jak jest tu jasno. Taki bezmiar szczęścia i zaskoczenia i w ogóle takie emocje mi się w środku kotłują. Zasłużyłaś na to, żeby tam były w końcu tylko dobre emocje, wiesz? Ja nie mogę w to uwierzyć, kurde, nie mogę. Chodź, łazienkę pokażę. Proszę bardzo. O, ale ja, Dorotka! Łazienka, która była jakimś dziwnym snem architekta, została doprowadzona do porządku. Połączyliśmy taki wzór starych kafli ze wzorem marmuru na wielkich kaflach. Pojawiły się złote elementy, pojawiła się szafka stylizowana pod umywalkowa. No i słuchajcie, sztuka, bo nawet nad toaletą mamy obraz w złotej ramie. Uwaga! Wow, jak fajnie! Ja mam takie łóżko na całe... Masz największe łóżko na świecie. Sprawdź, czy się w poprzek mieścisz. Bo przecież mamy dwóch operatorów w łóżku. O, jest... Ale jakie fajne! Wiesz co, a zostań tutaj, przepraszam, ja zrobię zdjęcie do naszej pamiątkowej galerii. Bardzo pięknie wyglądacie razem. Sypialnia o bardzo trudnym kształcie. W tej chwili jest przyjemnym miejscem relaksu. Mamy miękkie panele na ścianie, ogromne łóżko, 1,80 m szerokości i szafa ukryta za drzwiami na ścianie naprzeciwko łóżka. Takie bardzo przyjemne, ciepłe miejsce w kolorach beżu i drewna. To jest jakiś nowy początek, ale on wynika tylko z tego, co ty zrobiłaś w tym życiu. To nie jest tak, że ktoś przyszedł i ci dał. Naucz się tego, że jesteś świetna, fantastyczna i mów to sobie do lustra. To był zaszczyt cię poznać. Idę po twoich przyjaciół. Jeszcze nigdy tak wielka grupa nie była chyba na finale, ale to tylko świadczy o tej babce fenomenalnej, która pokazuje, że nieważne co się dzieje w życiu, można iść przez to życie dobrze, godnie i z pomocą dla innych. A teraz zobaczcie, co się wydarzy. Zapraszam państwa do środka. Wow. To jest niesamowite. Czuję się, jakbym weszła do innego domu, do innego mieszkania i wszystkie moje koleżanki mnie okłamywały przez tyle miesięcy. Rodzina. I rodzina. I po prostu, ale to było piękne kłamstwo. Za wspólne chwile inspiracji dziękuję sponsor programu, dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych, Castorama.